10 reprezentacji miejscowości wzięło udział w turnieju sołeckim organizowanym w Rogalicach. Sołectwa gminy Lubrza rywalizowały o Puchar Przechodni Wójta. W zamierzeniu miała być to integracja całej gminy. Henryk Wawer. Organizatorem i pomysłodawcą turnieju było Stowarzyszenie Za Lasem z Rogalic. Inicjatywę mieszkańców wsparł samorząd gminny, który imprezę sfinansował. Pomysł powstał, żeby zjednoczyć gminę Lubrza, ponieważ głównym celem stowarzyszenia jest jednoczenie pokoleń. Nosi Woda, Fundusz Sołecki, czyli Buszujący w Zbożu, Marsz Gąsienicy czy Wespół Zespół. To konkurencje, w których rywalizowały sołeckie zespoły. O nagrody za równorzędne miejsce sołectwa Nowe Kolnie i Michałowice rozegrały dodatkową konkurencję – rzut kaloszem. Puchar Wójta zdobyło sołectwo Mąkoszyce. Zwycięstwo jest wielką niespodzianką. Nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wspaniała impreza przede wszystkim. Ciepło nam sprzyjało, pogoda. Przygotowania do imprezy bardzo ładne i po prostu dobrze, żeśmy się bawili tu. To bardzo dobra impreza integracyjna, bo jednak zbierają się mieszkańcy i ludzie i się integrują. W turnieju uczestniczyło 10 z 21 sołectw w gminie Lubrza. W przyszłym roku zaplanowano kolejny, który odbędzie się przy wsparciu samorządu województwa.